Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Powiadam wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otworzony. Jeżeli któregoś z was ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Oto słowo Pańskie. Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do wytrwałości w modlitwie. Ja myślę, że nie trzeba do wytrwałości w modlitwie zachęcać was tutaj obecnych, bo jesteście wspólnotą, która w sposób szczególny pragnie się modlić, bo ma bardzo ważną intencję, modlić się za dzieci, o ich czyste serca, dusze. Trudno dzisiaj we współczesnym świecie znaleźć inną intencję, która byłaby tak pilna i tak potrzebna. Chyba nikogo zachęcać do takiej modlitwy nie trzeba. Ale jednak mimo wszystko szukamy w Słowie Bożym tego, co spowoduje, że będziemy trwać na tej modlitwie, i to bardzo świadomie. Będziemy prosić Pana Jezusa o te potrzebne łaski, żeby nigdy nie przyszło na nas zniechęcenie, żeby była w nas obecna bardzo głęboka wiara, że to ma sens, nawet wtedy, kiedy po ludzku nie widzimy owoców naszej modlitwy. Takie właśnie są pokusy, które pojawiają się wśród wielu ludzi, którzy modlą się w różnych wspólnotach, że modlimy się tak wiele, poświęcamy na to bardzo dużo godzin swojego czasu, nieraz snu, odpoczynku, a na zewnątrz wydaje się, jakby nic się nie działo. Takie właśnie zdanie usłyszałem niedawno od pewnej mojej znajomej, która, można powiedzieć, przeżywa taki jakiś rodzaj kryzysu, trudności, zniechęcenia, i to mam właśnie swoją przyczynę w pewnych trudnościach, z którymi się ostatnio musiała zmierzyć jako matka. No ale mimo wszystko gdzieś tam w środku, w sercu słyszy głos Pana Jezusa: ufaj mi, nie zniechęcaj się. No właśnie, Pan Jezus prosi o tą wytrwałość. I nie bez powodu właśnie to, co teraz usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, następuje bezpośrednio po dniu wczorajszym, kiedy to w Ewangelii Jezus uczył swoich uczniów modlitwy i pokazywał, że są pewne modlitwy dane wprost przez Boga ludziom, a więc są to modlitwy z niezwykłą mocą, że samo niebo uczy nas modlić się, że daje nam do ręki bardzo konkretne narzędzie wpływania na Boga, zmiany tego, co się dzieje w świecie, wpływania także na naszych bliskich, na ich życie, ochrony przed złem, przed złym duchem, zapewniania tego, co jest nam doczesne. Tylko że zdajemy sobie sprawę z tego, że do modlitwy można bardzo łatwo przyzwyczaić się. Można nawet w pewnym momencie przejść już na taki rodzaj modlitwy, że nie zastanawiam się nad tym, co robię. No wiem, że mam jakieś zobowiązanie, chcę je wypełnić, ale po jakimś czasie zastanawiam się, czy ja wkładam to swoje serce. No właśnie, czy wkładam w to moje serce. Dzisiaj Pan Jezus pokazuje nam Boga jako tego, który jest kimś więcej niż przyjaciel, do którego przychodzimy Go prosić o jakąś przysługę. On jest nie tylko naszym przyjacielem, On jest miłością. On dobrze wie, co jest nam potrzebne. Wiele może być intencji, z którymi się zwracamy do Boga, ale dobrze jest, tak jak mówimy, jak Jezus mówi w ostatnim zdaniu dzisiejszej Ewangelii,
Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. A więc dobrze jest modlić się przede wszystkim o Ducha Świętego dla siebie i dla swoich bliskich. Jakiś czas temu, kiedy byłem w Niepokalanowie, miałem okazję wygłosić taką konferencję, że jeżeli chcesz wpłynąć na zbawienie swoich bliskich, to módl się dla nich o dary Ducha Świętego. I oczywiście na początku była zachęta, aby samemu modlić się o dary Ducha Świętego. I później wiele osób zwracało się do mnie z podziękowaniami właśnie za tę konferencję, bo mówią, że tak, chyba oni o tym zapomnieli, że to, co jest najważniejsze dla zbawienia każdego człowieka, to są dary Ducha Świętego. I trzeba modlić się o dary Ducha Świętego i dla siebie samego, i dla współmałżonka, dla małżeństw, dla kapłanów, dla sióstr zakonnych, dla młodzieży, dla dzieci, że nazywamy różnie te nasze intencje, ale kiedy modlimy się o Ducha Świętego, to modlimy się o to, co najchętniej Bóg chce nam dać. I tutaj w tym fragmencie otrzymujemy bardzo konkretne potwierdzenie tego, co przed chwilą usłyszeliśmy. A jak też wiemy, tą, przez którą Duch Święty jest przekazywany w Kościele, jest sama Maryja. To właśnie ona była obecna z uczniami w Wieczerniku, w dniu zesłania Ducha Świętego. I dobrze jest przez jej ręce upraszać o dary Ducha Świętego. Myślę, że czynicie to, ale dobrze jest prosić o to bardzo świadomie, ilekroć bierzecie do ręki różaniec. Bo właśnie razem z Maryją, przez tę modlitwę, którą ona sama poleciła ludziom odmawiać, którą uznaje za tą najważniejszą i najukochańszą spośród modlitw, tak mówiła w wielu różnych orędziach, to właśnie ona chce udzielić tego, co jest potrzebne dla nas i dla naszych bliskich. Ale warto wciąż na nowo odkrywać moc Maryi, jej miejsce w niebie, jej możliwości wpływania na samego Boga Ojca, aby udzielał nam to, co jest ważne. Ja myślę, że im człowiek bardziej się nawraca, im mocniej kocha Boga, im bardziej jest świadomy tego, co się dzieje przez jego modlitwę, to tym wyraźniej widzi, jak wielkie są możliwości nasze, ludzi, jeśli mamy taki bliski kontakt z Maryją. O tym się wciąż przekonują ludzie na całym świecie. Chciałbym tutaj przeczytać świadectwo pewnego człowieka, który w wczesnym dzieciństwie poznał tę modlitwę, jaką my znamy i wielokrotnie odmawiamy w ramach różańca Zdrowaś Maryjo, i przekonał się, jaka jest moc Maryi w wysłuchiwaniu modlitw. 6-letni chłopiec protestancki często słyszał, jak inni katolicy odmawiają Zdrowaś Maryjo, i tak mu się spodobało, że nauczył się tej modlitwy na pamięć i codziennie modlił. Spójrz, mamusiu, jaka piękna modlitwa, powiedział pewnego dnia swojej matce. Odpowiedziała mu mama ze złością, nie mów tej modlitwy więcej. To przesądna modlitwa katolików, którzy czczą bożki i myślą, że Maryja jest boginią. Ona jest kobietą jak każda inna. Chodź, weź Biblię i czytaj ją. Zawiera wszystko, co mamy do zrobienia. Od tego dnia chłopiec przestał codziennie odmawiać Zdrowaś Maryjo i spędzał więcej czasu na czytaniu Biblii. Pewnego dnia, czytając Ewangelię, zobaczył fragment o zwiastowaniu anioła dziewicy. Chłopiec, pełen radości, podbiegł do matki i powiedział: Mamo, znalazłem w Biblii Zdrowaś Maryjo. Anioł mówi: Witaj, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Dlaczego mówisz, że to zabobonna modlitwa? Nic nie odpowiedziała. Innym razem w Biblii znalazł scenę pozdrowienia Maryi Panny przez Elżbietę i piękną pieśń Magnifikat, w której Maryja oznajmiła: Odtąd wszystkie pokolenia będą mnie nazywać błogosławioną. Nic nie powiedział matce i zaczął codziennie odmawiać Zdrowaś Maryjo, jak to robił. Z przyjemnością powiedział te piękne słowa Matce Jezusa, naszego Zbawiciela. Kiedy skończył 14 lat, pewnego dnia usłyszał, jak jego rodzina rozmawia o Matce Bożej. Wszyscy mówili, że Maryja jest zwykłą kobietą. Chłopiec po wysłuchaniu ich błędnego rozumowania nie mógł już tego znieść i pełen oburzenia przerwał im, mówiąc: Maryja nie jest jak żaden inny syn Adama splamiony grzechem. Nie,
anioł nazwał ją pełną łaski i błogosławioną wśród kobiet. Maria jest matką Jezusa, a tym samym matką Boga. Nie ma większej godności, do której istota może dążyć. Ewangelia mówi, że wszystkie pokolenia będą ją nazywać błogosławioną, podczas gdy wy wciąż nią gardzicie. Wasz duch nie jest duchem Ewangelii ani Biblii, o której myślicie, że jest podstawą religii chrześcijańskiej. Wrażenie, jakie wywarły słowa chłopca na obecnych, było tak głębokie, że matka płakała niepocieszona. O Boże, obawiam się, że ten syn mój pewnego dnia przyłączy się do religii katolickiej, religii papieży. I rzeczywiście wkrótce potem syn był przekonany, że religia katolicka jest jedyną autentyczną religią. Przyjął ją i stał się jednym z najgorliwszych apostołów. W kilka lat po nawróceniu bohater naszej opowieści znalazł swoją siostrę już mężatką. Chciał ją powitać i przytulić, ale ona go odrzuciła i powiedziała z oburzeniem: nie masz pojęcia, jak bardzo kocham swoje dzieci. Gdyby któreś z nich chciało zostać katolikiem, najpierw zakopałabym sztylet w ich sercu, niż pozwoliłabym im przyjąć religię papieży. Jej gniew i usposobienie było równie wściekłe, jak te świętego Pawła przed jego nawróceniem. Wkrótce jednak zmieniła zdanie, jak to się stało ze świętym Pawłem w drodze do Damaszku. Zdarzyło się, że jedno z jej dzieci poważnie zachorowało. Lekarze nie dawali nadziei na jego wyzdrowienie. Gdy tylko jej brat się dowiedział, odszukał ją w szpitalu i odezwał się do niej z uczuciem, mówiąc: droga siostro, naturalnie chcesz, żeby twoje dziecko zostało wyleczone. Módlmy się razem, zdrowaś Maryjo, i obiecajmy Bogu, że jeśli twoje dziecko wyzdrowieje, będziesz studiować doktrynę katolicką. A jeśli dojdziesz do wniosku, że katolicyzm jest jedyną prawdziwą religią, przyjmiesz ją bez względu na to, jakie ofiary to poświęci. Jego siostra początkowo była niechętna, ale chciała, by jej syn wyzdrowiał, więc przyjęła propozycję brata i modliła się z nim: zdrowaś Maryjo. Następnego dnia jej syn został całkowicie wyleczony. Matka spełniła obietnicę i zaczęła studiować doktrynę katolicką. Po intensywnych przygotowaniach wraz z całą rodziną przyjęła chrzest w kościele katolickim. Jak bardzo dziękowała bratu, że był jej apostołem. Historia ta została opowiedziana przez księdza Francisa Tuguela w jednej ze swoich homilii. Bracia, podsumował, protestancki chłopiec, który został katolikiem i nawrócił swoją siostrę na katolicyzm, całe swoje życie poświęcił służbie Bogu. A on jest kapłanem, który teraz do was przemawia. Ile ja zawdzięczam Najświętszej Dziewicy, Matce Bożej. Również wy, drodzy bracia, całkowicie oddajcie się służbie Matce Bożej i nie pozwólcie, by upłynął jeden dzień bez odmawiania pięknej modlitwy zdrowaś Maryjo i różańca. Poproś ją, by oświeciła umysły protestantów, którzy są oddzieleni od prawdziwego Kościoła Chrystusowego, założonego na skalę, Piotrze, i przeciwko któremu bramy piekielne nigdy go nie przemogą. Myślę, piękna, prawdziwa historia, która pokazuje moc modlitwy zdrowaś Maryjo, którą odkrył nie kto inny, tylko protestancki chłopiec. No właśnie, my otrzymaliśmy tę modlitwę, można powiedzieć, za darmo. Zostaliśmy nauczeni przez naszych bliskich, wychowaliśmy się w rodzinach katolickich, ale jakże często brakuje nam tej ogromnej świadomości, jaka jest moc tych słów, do kogo się odnoszą, kogo wzywamy. Maryję, Najświętszą spośród wszystkich kobiet tutaj na ziemi. Nie Maryję, którą, jak mówią protestanci, uważamy za Boga, bo Bogiem nie jest, ani nie jest boginią, jest człowiekiem, ale spośród wszystkich ludzi jest Najświętsza, bo przez niej narodził się Jezus Chrystus. Była Matką Jezusa Chrystusa, Boga. A więc jej miejsce musi być wyjątkowe w niebie. I wierzymy, że może uprosić u Boga największe łaski, jakie tylko są ważne, konieczne dla naszego zbawienia, dla zbawienia naszych bliskich. A więc z odwagą, z mocą i z wielką wiarą prośmy o dary Ducha Świętego, szczególnie właśnie dla dzieci, dla młodzieży tak bardzo pogubionej we współczesnym świecie. Pogubionej, bo pogubieni są ich rodzice, bo pogubieni są ich nauczyciele, wychowawcy.
Brakuje świętych wzorów, przykładów. Pogubionej, ponieważ wszędzie dookoła są propozycje do grzechu, do zła, a nie ma nikogo, kto by im powiedział: nie rób tego, to jest złe, to jest droga do piekła. Tego wszystkiego dzisiaj brakuje. I dlatego jest mnóstwo różnych powodów, dla których trzeba się bardzo gorliwie modlić i przyzywać Matkę Bożą i uczyć dzieci, by pokochały Maryję, by wiedziały, kim ona jest, i jeżeli powierzą się pod jej opiekę, to jest to najlepsza rzecz, jaką mogą uczynić dla siebie, dla swojej przyszłości, dla szczęścia tutaj na ziemi i w przyszłości w niebie. Amen.